Za nami Joker i piękne auto Marcina Filipka, a z nami jeden z organizatorów Rack Race Gatka. Powiedz nam, gdzie jesteśmy dokładnie, bo to nie jest Milicz, to jest okolice Milicza to są, to prawda? To są okolice Milicza. Bliżej Żmigrodu chyba. Jesteśmy bliżej Żmigrodu, koło Radziądza dokładnie, 3 km od Radziądza. Fajne, malownicze miejsce. No właśnie, bardzo takie malownicze z boku. Impreza jest taka bardzo, no można powiedzieć, nastawiona na bardziej integrację, bo jest więcej ludzi, o wiele, wiele, znacznie więcej kibiców niż samych uczestników, bo aut jest ponad 20, delikatnie, niecałe 30 aut. Niecałe 30 samochodów, dokładnie. Także no. taki zamknięty, no też, żeście się nie reklamowali, bo wiecie, że jakbyście przyjechało tutaj 80 ekip rajdowych, no bo jesteście lubiani, nie ma co oszukiwać. Jakbyście powiedzieli publicznie, że jest taki tutaj Wrack Race, no to zwaliliby się wszyscy, nie? Na pewno tak. Nie wiem, czy teraz nie zdradzamy tutaj za dużej tajemnicy, bo ktoś tu może zajechać następnym razem za dużo. Ale co, jest fajnie, tor jest fajny. Myślę, że uczestnicy są zadowoleni. Atmosfera taka bardzo przyjacielska, zgrana paczka. Oczywiście. Ale to nie jest wasz w ten weekend pierwszy rajd, prawda? No nie jest pierwszy rajd. Wczoraj tu się też na tym miejscu odbywał rajd offroadowy. Typowo terenówki jeździły. Niedaleko obok tutaj z tyłu tor był zrobiony. Było 100 pieczątek w 10 godzin do zdobycia. Także 100 pieczątek? 100 pieczątek w 10 godzin do zdobycia. Ciężki teren, aczkolwiek też jeździmy i też dajemy radę. No właśnie, bo to jest taka wasza też druga miłość, nie wiadomo czy nie pierwsza, te rajdy terenowe, prawda? Pierwsza, od tego się zaczęło. Od tego się zaczęło, 100 pieczątek w 10 godzin. Ja miałem okazję brać udział w rajdzie terenowym i wiem, że to jest bardzo ciężkie zadanie. Dokładnie. Wykonać z tego połowę to już jest wielki sukces, nie? Jest to męczące, no nie zawsze auta te już wytrzymują tak samo jak na wrakach, no bo idzie rozwalić samochód i to totalnie. Aczkolwiek, no, dajemy radę już, no, kilka lat jeździmy. Ważne, żeby uśmiech po tym wszystkim. Jak najbardziej, to jest najważniejsze. Najważniejsza integracja i dobra, przede wszystkim bardzo dobra zabawa. Tak jest. Pozdrawiamy z Wracka i z Gratka. Pozdrawiam.